Nazywam się Weronika Erdman, jestem doktorantką z Zakładu Taksonomii i Ekologii Zwierząt, Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. I dzisiaj będę prowadzić prezentację na temat teorii panspermii, skupiającą się bardziej na historycznym podejściu, czyli jak zmieniało się nasze spojrzenie na teorię panspermii od początku jej jakby pojawienia się w obrazie naukowym. Należy w ogóle zacząć od tego, kiedy i dlaczego zaczęto myśleć nad kosmicznym pochodzeniem życia. Będzie skomplikowane troszeczkę, jeżeli chodzi o jakby o ułożenie chronologiczne, ponieważ pomijając czasy starożytne, później przez długi czas funkcjonowało podejście, że żywe organizmy albo zostały stworzone oczywiście w sposób kreacjonistyczny, albo później doszła do tego jeszcze tak zwana teoria samorództwa, która częściowo była już przedstawiona przez Arystotelesa i było to arystotelesowskie podejście do abiogenezy, czyli fakt, że organizmy żywe mogą powstawać z materii nieożywionej w sposób spontaniczny. Jeżeli weźmiemy samo to stwierdzenie w kontekście tego, jak dziś patrzymy na powstawanie życia, można by pomyśleć, że jest to dziwnie łudząco podobne do biogenezy, jaką omawiamy dzisiaj, no ale nie. Właśnie stąd ten znak nierówności pomiędzy tymi dwoma podejściami, ponieważ w ujęciu arystotelesowskim żywe organizmy pojawiały się w postaci w pełni ukształtowanej i to z materii nieożywionej, czy organicznej, czy nieorganicznej, ale typu gnijące mięso, rosa, brud. Było choćby podejście, że mszyce biorą się z rosy, właśnie muchy z gnijącego mięsa i zachodziło to skokowo i od razu powstał gotowy, w pełni ukształtowany organizm. Natomiast z czasem, z rozwojem biologii, bardzo, no, niestety nie dość szybko, ale okazało się, że teoria abiogenezy w tej arystotelesowskiej formie jest niewłaściwa, bo została ostatecznie w sumie obalona przez Pastera koło połowy XIX wieku. To było już takie ostateczne jej obalenie, natomiast wcześniej już od dłuższego czasu zaczęto podejrzewać, że ta teoria nie jest do końca prawdziwa. Natomiast Pasteur udowodnił po prostu, że nawet w wypadku tak drobnych organizmów jak bakterie, one nie biorą się z niczego, tylko pochodzą, czy nawet z jakichś gnijących resztek, czy z czegoś takiego, tylko muszą pochodzić z innych komórek. I wtedy właśnie już wcześniej istniała koncepcja, że każde życie pochodzi z jajka, natomiast za czasów Pasteura ukuł się termin komórka pochodzi z komórki. I od tego czasu ludzie zaczęli się zastanawiać, no skoro organizmy nie mogą powstać samorzutnie z materii nieożywionej, tylko muszą pochodzić od innych organizmów, to gdzie był ten początek życia? No bo skoro nie mogą powstać w ten sposób, to musiały powstać inaczej. No i zanim doszliśmy do tego, że mogła zajść jeszcze ta wcześniejsza biochemiczna ewolucja, ta ewolucja prebiotyczna, to przez długi czas nie było do końca pomysłu, jak to przejście mogło zaistnieć. Dlatego w pewnym momencie zaczęto rozważać, czy może życie nie przywędrowało na Ziemię spoza naszej planety. I teraz tak, sam termin teoria panspermii ma dość też skomplikowaną historię, jeszcze bardziej niż sama teoria. W pewnym momencie, jak próbowałam znaleźć, kto pierwszy użył tego terminu jako konkretnie tego słowa, bo nie, że opisał samą teorię panspermii, czyli pochodzenie kosmicznego pochodzenia życia, tylko użył słowa panspermia, to w wielu miejscach sugerowane jest, że pierwszym autorem terminu jest Anaksagoras, czyli właśnie ten już wzmiankowany jeden z wcześniej filozofów greckich. Natomiast tak naprawdę, jak zaczęłam czytać fragmenty jego prac, które mogłam znaleźć i opracowania, tak właściwie on nigdy nie użył słowa panspermia. Używał w jednej ze swoich prac kosmologicznych, w których zastanawiał się w ogóle nad tym, jak powstał wszechświat, jak powstało życie również, użył dwa razy słowa nasiono,
ale kontekst, w jakim ją użył, jest nie do końca jasny, czy rozum i czy jego podejście do słowa, te nasiona życia, miało być dosłowne, przenośni, czy bardziej artystyczne. Więc powiedzenie, że on ukuł teorię panspermii jako zwrot, to też nie jest do końca prawda. Trafiłam też na informację, jakoby pierwszym propagatorem tego terminu był Francuz o nazwisku Méliès. Jego prace rzeczywiście traktowały już jeszcze przed czasami, on jeszcze przed Darwinem pisał prace, które już troszeczkę zahaczały o właśnie podejście do pochodzenia życia, to właśnie bardziej panspermiczne, ale też zahaczał już troszeczkę o koncepcje ewolucyjne, jeszcze zanim Darwin napisał swoje wiekopomne dzieło. Natomiast też nie użył terminu panspermia. Istotnie pierwszą osobą, która rzeczywiście korzystała z tego terminu, był Arrhenius. W swojej pracy o powstawaniu światów i o powstawaniu życia na planetach. Natomiast mimo, że on użył tego terminu, bardzo długo ten termin wcale nie był popularny. Tak naprawdę jeszcze w pierwszej połowie XX wieku terminem, który funkcjonował dominująco w kontekście kosmicznego pochodzenia życia, było kosmozoa i tak zwana teoria o kosmozoach, którą tak opisał Hermann Richter, przy czym nie znalazłam jego dokładnego opisu, jak on to zdefiniował. Najbardziej taki skrótowy opis znalazłam w pracy z 24 roku autorstwa Lippmanna. Natomiast i on właśnie opisał to tak, jak dziś jak później długo myślano o teorii panspermii, czyli że teoria o kosmozach opierała się na założeniu, że życie przybyło na naszą planetę z innych planet. Przy czym należy pamiętać, że Lippmann był mocnym przeciwnikiem teorii o kosmozach. Cała jego praca, na którą właśnie trafiłam, była raczej negacją całej koncepcji. Przy czym same kosmoza miały być tymi hipotetycznymi nasionami czy zarodnikami, mającymi zapewnić to przenoszenie się życia. Natomiast jeżeli chodzi o bardziej współczesne użycie terminu panspermia, to jeżeli patrzymy na prace, które można znaleźć w Scopusie czy w Web of Science, są to lata 60., 70. W Scopusie najstarsza praca jest 72, w Web of Science 73, ale praca, na którą można trafić w Scopusie, sama w odniesieniu do panspermii cytuje od 10 lat starszych autorów. Więc, znaczy starszą pracę innych autorów. Więc można powiedzieć, że nazwa panspermia wyparła teorię o kosmozoach gdzieś w tym okresie. Mniej więcej. Ja osobiście jeszcze mam książkę, która była wydana właśnie we Francji w 63, w Polsce w 74 roku, Życie na planetach, w której używane są oba terminy zamiennie. Przy czym kosmoza jest zaznaczony, że jest ważniejszy. Tyle tematem historii nazewnictwa. Oczywiście teorii, czy to teorii o kosmoza, czy to teorii panspermii, od początku towarzyszyła krytyka. Przy czym, jak można zobaczyć, niektóre argumenty z pierwotnej krytyki brzmiały troszeczkę dziwnie, tak jak właśnie bardzo mocno próbowano zanegować koncepcję nasion życia, przy czym traktowano je bardzo dosłownie. Nawet właśnie wspomniany już wcześniej profesor Lippmann w swojej pracy dosłownie jako jeden z argumentów podaje, że nie ma zapisów o żywotnych nasionach, które przetrwałyby dłużej niż 150 lat. I było to takie bardzo dosłownie traktowanie słów nasiona życia. Ponadto też istniało to przekonanie, że żadne organizmy nie mogłyby przetrwać w tak ekstremalnych temperaturach jak te panujące w kosmosie. I że teoria jest nietestowalna i na to zwracał uwagę nawet sam Arrhenius, że nawet że nie można do końca jej sprawdzić, chyba że zaobserwowalibyśmy
dokładnie opad tych kosmicznych nasion na planetę. I to był duży problem i do pewnego stopnia jest duży problem nawet przy współczesnym rozumieniu panspermii. Dzisiaj, jeżeli następuje krytyka teorii panspermii, ona ma kilka stron, ponieważ jeżeli przyjmiemy to pierwotne rozumienie teorii panspermii, czyli że dotyczy ona tylko pochodzenia życia na Ziemi, to właśnie najmocniejszym krytycznym podejściem jest fakt, że założenie, że życie przybyło na Ziemię z innej planety, właściwie nie rozwiązuje nam problemu pochodzenia życia, ponieważ przesuwa je gdzieś w inne miejsce, gdzie nie mamy żadnej wiedzy na ten temat, jakie warunki mogły tam panować, więc jeszcze trudniej będzie nam rozwiązać zagadkę na temat tego, jak z materii nieożywionej przeszliśmy do ożywionej. Jest w tym pewien sens, natomiast, jak mówiłam, to dotyczy się tylko twierdzenia, że panspermia jest tą odpowiedzią na to, skąd wzięło się życie na Ziemi. Natomiast bardziej zaraz przejdziemy do tego, jak dziś współcześnie rozumiemy termin sam proces panspermii jako taki, jeśli w ogóle zachodzi. No, ale jest też drugi i to jest troszeczkę pociągnięcie tych starych argumentów, że ekstremalne warunki panujące w przestrzeni międzyplanetarnej czy te towarzyszące wejściu w atmosferę i zderzeniu z samą powierzchnią planety są zbyt ekstremalne dla żywych organizmów, żeby to przeżyć. Natomiast no, tutaj mamy coraz więcej eksperymentów i coraz więcej danych na temat tego, że żywe organizmy są jednak dość odporne. Wiemy dużo więcej o organizmach ekstremofilnych. Przecież nawet tutaj mieliśmy już omawiane na wcześniejszych seminariach eksperymenty właśnie, które miały przetestować, czy mikroorganizmy są w stanie przeżyć zderzenie z planetą, jeżeli byłyby przenoszone przez meteoryty i tak dalej. Więc jakby nasza wiedza się poszerzyła, ale nadal podróż kosmiczna nie we wnętrzu statku kosmicznego nadal wiąże się z wieloma negatywnymi czynnikami, które mogą być dla życia zabójcze, więc to jest nadal dość mocny punkt tej krytyki. Natomiast właśnie, rozumienie teorii panspermii się zmieniło. Dzisiaj nie myślimy już o niej tylko, znaczy częściowo nadal w pierwszej chwili, kiedy trafiamy na definicję teorii panspermii, mówi się o tym, że to jest teoria, która głosi, że życie na Ziemię przybyło z kosmosu, ale współczesne rozumienie nie do końca się z tym pokrywa, ponieważ współczesne rozumienie teorii panspermii jest raczej tym, że panspermia jest procesem, który w ogóle może zachodzić we wszechświecie i jest koncepcją mówiącą o tym, jak życie we wszechświecie może się rozprzestrzeniać między różnymi ciałami niebieskimi dzięki naturalnym procesom. Choć nawet kwestia naturalności tych procesów jest dyskutowana, jak później przejdziemy do różnych rozumień i różnych rodzajów panspermii, to zaraz też zrozumiecie dokładnie dlaczego. No właśnie, ponieważ jest ta część tej krytycznego podejścia do... Ojejku, usiadłam. Jest ta część tego krytycznego podejścia do teorii panspermii, ale zaraz trafimy na dość poważny problem, ponieważ kiedy stykamy się z próbami egzaminowania tej teorii, czyli kiedy próbujemy ją testować, musimy wiedzieć, co testujemy. A problem jest w tym, że teoria panspermii nie jest jednolita. Już na samym początku i Kelvin, i Arrhenius mieli między sobą pewne różnice w podejściu do tego, jak może zachodzić samo zjawisko panspermii. Kelvin stawiał na litopanspermię, czyli przenoszenie się mikroorganizmów, dla niego to jeszcze były czasem nawet w pierwszych rozumieniach całe duże organizmy, na meteorytach. Natomiast radiopanspermia Arrheniusa raczej skupiała się na tym, że bardzo drobne organizmy, drobne ustroje mogą być przepychane siłą promieniowania, czy to kosmicznego, czy słonecznego. Dzisiaj jest to mniej więcej też w ten podobny sposób rozumiane, ale bardzo szybko dołączyły do tego inne terminy. Pojawiła się koncepcja panspermii kometarnej. Czy panspermii, właśnie mówi się też o panspermii galaktycznej, czyli takiej, która mogłaby zachodzić w obrębie całej galaktyki, a nie tylko w obrębie jednego układu słonecznego. Pojawiła się tak zwana panspermia kierowana, directed panspermia, bardziej związana z celowym przenoszeniem życia. Właśnie tutaj to jest ten termin, który troszeczkę wychodzi już nawet poza granicę opisanej nawet dziś w koncepcji, bo mówi o nie do końca naturalnych procesach. Pojawił się termin panspermii molekularnej, panspermii międzygwiezdnej, która właściwie pokrywa się troszeczkę z tą panspermią galaktyczną,
dołączyło do tego rozważania nad skażeniem planetarnym, a także terminy takie jak pseudopanspermia, semipanspermia czy panspermia biochemiczna, które wszystkie są w sumie mniej lub bardziej odpowiednikami panspermii molekularnej. Jak już widzicie, jest w tym spory bałagan. No ale jeszcze tylko właśnie krótko najpierw powiem, zanim przejdę do tego bałaganu, do panspermii molekularnej, czy tej semipanspermii, pseudopanspermii, czy chyba istnieje 10 różnych terminów. No dobra, znalazłam chyba w ogóle 6 różnych terminów na ten typ panspermii. Ona raczej skupia się na przenoszeniu nie organizmów, a cząsteczek organicznych, które mogą stanowić cegiełki życia. I często, ona czasem nawet nie jest nazywana panspermią. Niektórzy ją uznają właśnie za te niby panspermie czy pseudopanspermie, jak zwał, tak zwał. Natomiast niektórzy w ogóle nie rozpatrują tego pod kątem zjawiska panspermii, choć mogłaby na przykład wyjaśnić pewne, jest podawana jako jedno z możliwych wyjaśnień takich zjawisk, jak fakt, że życie na Ziemi jest oparte o lewoskrętne aminokwasy, chociaż teoretycznie w reakcjach chemicznych powstają równe ilości lewo- i prawoskrętnych aminokwasów. Nawet w jednym podręczniku astrobiologicznym jest to opisane jako jedna z tych możliwych przyczyn, oczywiście ze zaznaczeniem, że może istnieć ich o wiele więcej, że po prostu pewien dodatek lewoskrętnych aminokwasów, który mógłby trafić na Ziemię z przestrzeni kosmicznej, mógłby przechylić balans tych reakcji na jedną stronę. Ponadto można też tym tłumaczyć problem brakujących prebiotycznych związków chemicznych, ponieważ jak wiecie, w eksperymentach, czy to takich jak eksperymenty Ureya Millera, czy tych znacznie nowszych, kiedy testujemy czy w jakich warunkach, jakie związki chemiczne mogą powstać, kiedy bierzemy pod uwagę to, co myślimy o warunkach, jakie mogły panować na wczesnej Ziemi, nie wszystkie związki chemiczne potrzebne do powstania komórki udało nam się uzyskać. I niektórzy uważają, że właśnie być może te pojedyncze cegiełki przywędrowały z kosmosu i właśnie dlatego nie możemy ich uzyskać na Ziemi, ale może gdzie indziej panowały warunki, które były do tego odpowiednie. No i właśnie, problem nazewnictwa można rozwiązać. Jak już mówiłam, mamy ten bałagan w nazewnictwie. Niektóre terminy są używane kilkukrotnie, bo na przykład samo słowo panspermia odnosi się do wszystkich tych terminów i wielu naukowców, pisząc artykuły na przykład naukowe, czy badając teorię panspermii, próbując ją czy to obalić, czy znaleźć jakiekolwiek dowody, które mogłyby sugerować, że jednak może być faktem, nie zawsze piszą, co dokładnie mają na myśli, mówiąc teoria panspermii. Niektórzy po prostu mówią panspermia i nie precyzują tego. Albo nie precyzują tego terminologii, w samej terminologii dopiero wynika to z kontekstu dalszego. Co bywa troszeczkę mylące, bo później, jeżeli ktoś pisze opracowanie już tej pracy i na przykład mówi, że teoria panspermii została obalona, bo udowodniono, że na przykład, dajmy na to, że jakiś tam organizm nie mógł przeżyć wyższych dawek promieniowania i tak dalej, to nie zawsze później, kiedy się zaczyna kopać w tym źródle, to okazuje się, że to dotyczyło bardzo specyficznego podejścia do panspermii, czyli na przykład właśnie tego założenia, że dany organizm miałby być przepychany promieniowaniem kosmicznym, a zupełnie inaczej jego los mógłby się potoczyć, gdyby był zamknięty w tej kapsule meteorytu, jakie zakłada na przykład teoria litopanspermii. W związku z tym usystematyzowanie nazewnictwa byłoby bardzo pomocne w rozważaniach nad panspermią. Osobiście już raz postulowałam, co prawda na konferencji, że można by te wszystkie nazewnictwo, które mamy i w ogóle rodzaje panspermii, podzielić ze względu na kilka kategorii. Możemy ją podzielić ze względu na to, co jest inicjatorem procesu, czyli czy proces jest naturalny, sztuczny czy przypadkowy. Zaraz będziemy zresztą do tego przechodzić. Jaka jest skala odległości, którą dane organizmy czy obiekty organiczne miałyby pokonać, właśnie rodzaj organicznego obiektu, który miałby temu zjawisku podlegać oraz sposób zachodzenia procesu. I teraz co przez to rozumiem? Co jest inicjatorem procesu, czyli czy jest to proces naturalny, czy w tym momencie byłyby to wszystkie te przypadki litopanspermii, radiopanspermii, kiedy coś, na przykład między innymi, gdzie miałby ten organizm zostać czy to wybity ze swojego pierwotnego miejsca zamieszkania,
czy po prostu rozwinąć się w jakich, w wyższych warstwach atmosfery i potem zostać porwany, przynajmniej na to, przez wiatr słoneczny i przepchnięty gdzieś na inną planetę? Czy też może byłaby to panspermia przypadkowa, czyli to, co my nazywamy dziś skażeniem planetarnym, czyli jakieś organizmy dostałyby się na powierzchnię czy do wnętrza jakiejś sondy kosmicznej i rozbiły się na obcej planecie, tudzież księżycu, co, jak wiemy, zdarzyło się nam, że coś, co nie powinno się rozbić na księżycu, się tam rozbiło. No i jeszcze jest ta koncepcja panspermii kierowanej, czyli można by założyć, że nawet ludzkość mogłaby celowo zapakować jakieś mikroorganizmy do sondy i wysłać ją celowo na jakąś planetę, żeby zobaczyć, czy się rozwiną w przyszłości, czy będą w stanie tam przeżyć. I niektóre nasze, bodajże były eksperymenty przewidziane na sondę Phobos Grunt, które miały sprawdzić, czy organizmy wysłane na tej sondzie mogły przeżyć na Phobosie, więc byliśmy dość blisko. Fakt, że one raczej miałyby później zostać jakoś stamtąd zebrane, ale i tak koncepcja podobna była, choć może nie celem zbudowania biosfery. Jeżeli chodzi o odległość, możemy to jasno podzielić na panspermię międzyplanetarną, czyli w obrębie jednego układu słonecznego, a między różnymi planetami czy księżycami w obrębie tego układu, międzygwiezdną, czyli wciąż w obrębie galaktyki, ale między różnymi systemami gwiezdnymi, no i międzygalaktyczną, sama nazwa sama to tłumaczy. Jeżeli chodzi o rodzaje obiektów organicznych, no to można by je podzielić na właśnie tą molekularną panspermię, czyli kiedy mówimy tylko o cząstkach organicznych, nie o całych organizmach, mikroorganizmy czy makroorganizmy, panspermia makroorganizmalna, czyli na przykład właśnie takie jak niesporczaki, nicienie, wrotki. W pierwszych koncepcjach mowa była nawet o nasionach całych na przykład odpowiedników roślin czy czegoś w tym rodzaju, ale to już są bardzo stare koncepcje, więc te można powiedzmy wykreślić. I co jest inicjatorem, znaczy, ojejku, miałam zmienić tytuł, tutaj miało być, co jest jakby propagatorem procesu, czyli w jaki sposób sam proces zachodzi. Jak już mówiliśmy, panspermia kometarna, czyli kiedy organizmy czy cząstki chemiczne przenosiłyby się przez komety, litopanspermia zakłada udział meteorytów, radiopanspermia, przepychanie tych cząstek promieniowaniem kosmicznym, no i spacecraft panspermia to jest taki trochę termin ukuty już jakby na potrzebę, żeby spasować to do terminologii, byłaby to panspermia za pośrednictwem pojazdów kosmicznych, czy to celowa, czy niecelowa, to już osobna sprawa. I w tym momencie każdy możliwy rodzaj panspermii mógłby zostać opisany przez te cztery kategorie, czyli można by stwierdzić, że omawiamy mikroorganizmalną panspermię typu, no właśnie, mikroorganizmalną litopanspermię w obrębie układu planetarnego, czyli tą międzyplanetarną, zachodzącą naturalnie. Proszę bardzo. I w tym momencie doskonale wiemy, o czym mówimy. Jeżeli na przykład w tym momencie obalimy ten rodzaj panspermii, to wiemy, że to zostało obalone, a nie inne koncepcje. Ponadto taki system umożliwia też rozwój samej teorii, bo jeżeli naukowcy zajmujący się tematem wpadną na jakiś inny pomysł, choćby z cyklu, jak to życie mogłoby się przenosić, bo tutaj ta kategoria jest najbardziej, powiedzmy, rozbudowana, to można bez problemu dodać tą nową kategorię do tej listy, nie robiąc bałaganu w starszych pracach i w starszym rozumieniu terminów. I kiedy już naprawdę wyjaśni się problem terminologii, można przejść do tego, czym ta panspermia właściwie jest, czy może zachodzić, czy nie i w jakich warunkach. No i właśnie, jeszcze został nam drugi temat, czyli jak mówiłam, we współczesnym rozumieniu panspermia to zjawisko przenoszenia się życia we wszechświecie. W dość ogólnym opisie podpada to pod termin migracji, tylko że na bardzo specyficzną skalę. Dlatego też część badaczy zaczęła myśleć o panspermii w kontekście biogeografii wysp, albo raczej bardzo ekstremalnego przypadku. W skrócie, kiedy mamy wyspę, znaczy właśnie, wyspą w takim ekologicznym znaczeniu jest każdy fragment terenu,
który jest otoczony środowiskiem niesprzyjającym organizmom zamieszkującym ten omawiany obszar, tą omawianą wyspę. Czyli będzie to oczywiście wyspa na oceanie, ale też las otoczony polem. Albo jeziorko dla organizmów wodnych, jeziorko na lądzie będzie taką lądową wyspą. I w tej koncepcji no, planety są takimi wyspami w kosmosie, ponieważ jest to jakiś obszar, na którym żyją dane organizmy, otoczony bardzo niesprzyjającym obszarem, w którym panują warunki niesprzyjające dla tych organizmów. I jest takich wysp więcej. Czyli w tym momencie, moglibyśmy, ojej, co się stało? Dlaczego to został stary angielski tytuł? Okej. Nie zapisało mi zmiany. W każdym razie, proszę, żeby tylko został polski tekst. Tak, więc jeśli uznamy planety za te wyspy w kosmosie, to można powiedzieć, że panspermia jest tą migracją między wyspami. Natomiast tu spotykamy inny problem, ponieważ teoria biogeografii wysp ma sporo fajnych zastosowań w kontekście przewidywania tego, jak ta biosfera na wyspie może się rozwinąć z tych organizmów, które na wyspę dotrą. Natomiast z panspermią mamy pewien problem, ponieważ czynniki, jakby własności wyspy, które ułatwiają to przewidywanie, jak ta biosfera może sobie radzić, nie do końca sprawdzają się w wypadku planet. Najlepszym przykładem może być rozmiar. Im większa wyspa, tym więcej różnych ekosystemów może podtrzymać, a co za tym idzie, ma wyższą bioróżnorodność. Niestety z planetami to nie do końca tak działa, ponieważ powyżej pewnej granicy wielkości już grawitacja wpływa tak bardzo na warunki na planecie, że mogą się one stać całkowicie nieprzyjazne dla organizmów pochodzących z mniejszej planety. Więc organizmy z planet typu ziemskiego, czyli ze skalistych, czy nawet bardziej, no, nawet gdybyśmy mieli przenieść organizmy z Ziemi na Marsa, to już nawet takie rzeczy mogłyby grać rolę, a gdybyśmy mieli przenieść nawet mikroorganizmy w atmosferę Jowisza, to pewnie byłoby jeszcze gorzej. Dlatego można by spróbować zutylizować jakby spróbować uogólnić teorię wysp, stosując indeksy podobieństwa obszarów źródłowych do wysp i w sumie w wypadku planet mamy coś takiego, na przykład dla Ziemi jest coś takiego jak Earth Similarity Index i można by spróbować przenieść go do tej koncepcji obszarów źródłowych i wysp, natomiast wtedy musielibyśmy mówić o indeksie podobieństwa do źródła, a nie indeksie podobieństwa do Ziemi, głównie dlatego, że to nie zawsze Ziemia byłaby źródłem. Owszem, gdybyśmy rozważali nasz system planetarny, to tak, można by uznać, że Ziemia jest źródłem i teraz jeżeli chcemy przenieść organizmy na Marsa, na Europę, na Enceladusa, to jakie mamy szanse, że one się tam będą mogły zagnieździć i będą mogły się tam rozwijać? Można by to ocenić dzięki temu Earth Similarity Index. No, ale już gdyby na przykład chcieć rozważać koncepcję odwrotną, czyli życie przywędrowało skądś na Ziemię, musielibyśmy najpierw znaleźć to źródło, żeby móc to przewidywać, czy w ogóle ta teoria miałaby nadal sens. I w związku z tym przed badaczami teorii panspermii, ludźmi, którzy się nią jednak interesują i chcą badać ją dalej, stoi wiele wyzwań. Tak jak już mówiłam, po pierwsze kwestie usystematyzowania terminologii, bo w niej naprawdę panuje olbrzymi bałagan, czy właśnie przepisania pewnych prawideł, które znamy z Ziemi na skalę kosmiczną, które jak się okazuje nie są takie łatwe, zwłaszcza, że większość równań ekologicznych na Ziemi bazuje na wartościach, które zostały wyznaczone eksperymentalnie dla obiektów na Ziemi. I de facto, żeby móc je przenieść w warunki kosmiczne, trzeba by najpierw zrobić te same eksperymenty w warunkach kosmicznych. A jak na razie nie mamy na to specjalnie możliwości. I tak mniej więcej wygląda to na chwilę obecną. W związku z tym dziękuję za uwagę.